Witam Was tutaj, cześć i czym Avizanosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z City Skylines PlayStation 4. Zaczynamy nietypowo, bo mi się wyświetliło, że wbiliśmy kamień milowy, jak rozpocząłem tylko i wyłącznie grę. Więc tak, mamy pociągi, kolej jednoszynową i kolej linową. Co my tu jeszcze dalej z takich bajeranckich rzeczy mamy? Kolej jednoszynowa, drogi, kolej linowa, jako też nowe drogi. Stacja kolejowa, stacja towarowa kolejowa, duża stacja kolejowa, stacje jednoszynowe, linowe, ogród jogi, trochę budynków specjalistycznych, dużo budynków, budynki nowej stacji metra. O, nawet wiedziałem, że one są bardziej później się pojawiają w grze, i elektrownia wodna. Co oznacza to w dzisiejszym odcinku? To oznacza, że pojawi się w naszym odcinku stacja kolejowa pierwsza, którą trzeba będzie wybudować, no i cała strefa tutaj, ta, o której mówiłem wcześniej, czyli oczywiście w poprzednim filmie, to jest Financial District, czyli dzielnica finansowa. Po poprzednim odcinku powiedziałem Wam, że trzeba zrobić coś z tymi śmieciami, tym będę się zajmować za chwilę w timelapsie, i trzeba zrobić coś jeszcze z drugą częścią, a mianowicie z tym, jaki będzie główny środek transportu w tym mieście. I byliście dosyć podzieleni. O ile wygrały faktycznie tramwaje, to powiem Wam w dużym skrócie, że tak, będziemy robić tramwaje, ale metro było bardzo blisko też również tego podium. Zajęło tam, nie wiem, teraz 5 punktów, czy 3 punkty procentowe, trochę mniej, więc będziemy budować obydwa transporty jako główne. Naprzemiennie, tam gdzie nie ma tramwajów, tam będzie metro i po prostu, żeby to się ładnie ze sobą uzupełniało, więc prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu przy Financial District, przy głównej części, postawimy dużą stację metra, która będzie centralną częścią przynajmniej tej części mapy, więc zanim to się pojawi, to oczywiście tylko rozbudujemy sieć tramwajową i pozostałe elementy, a najważniejszym elementem, który dziś chyba rozpocznie dzisiejszy odcinek, to będzie nowa stacja kolejowa, którą chciałbym zbudować. No tutaj mamy linię tramwajową, one tu się całkiem ładnie łączą i o ile aktualnie wiadomo, pociągi przejeżdżają przez ten przejazd kolejowy i to na razie pozostanie, tego nie chcę zmieniać, o tyle chciałbym postawić pierwszą stację i widzę, że tak, tu mamy naziemna stacja kolejowa, to jest ta inna, nadziemna, okej. To jest taka stacja. Ja mam specjalną stację, którą chcę dzisiaj wybudować. Pytanie tylko, czy my jej już możemy wybudować. Zaraz zobaczymy. Jest. Potrzebujemy właśnie takiej podwójnej stacji. Jako główną aktualną stację będę chciał ją wybudować. Teraz pytanie, czy tu możemy ją wybudować? Nie, będzie zbyt daleko. Ewentualnie tam przelotową. Bo obydwie stacje, ta przelotowa, ładnie wyglądają i są dobre jako budynki startowe dla tego typu miasta. Wiecie co, chyba tu będzie dobrym miejscem do postawienia tego. Dobra, do tego zaczniemy dzisiejszy odcinek, więc tak, przyspieszmy sobie czas po pierwsze. Wybuduję stację i przejdę do timelapse'a, bo też nie wiem, jak mam dzisiaj czas na nagrywanie, więc chcę sobie tyle sobie naćko, to nie nagrywałem dla Was albo z tydzień wcześniej, albo jeszcze więcej, no to kto tam to wie. Dobra, jeżeli w ten sposób będziemy chcieli postawić to, to mniej więcej, no mniej lub więcej będziemy się zgadzać mniej więcej w tym, gdzie to będzie się znajdować, chyba żeby to był jest ten drugi. Czy ogólnie tak, najlepsza stacja, jaką mógłbym postawić, to jest ta, tylko od drugiej strony, bo ona jest przechylona odpowiednio w tą stronę. Tylko tak też myślę, bo my tu mamy tą dzielnicę i oni aż się proszą o to, żeby mieć tutaj jakieś... Tu jest w sumie centrum przesiadkowe takie dosyć duże, z tramwajami. Dobra, to wiecie co, to my tutaj zrobimy tą stację. Tylko żeby ona jakoś ładnie nam tutaj weszła, to nie będzie takie łatwe. Mhm. Musimy trochę cofnąć tą drogę, dobra. Od tego zaczniemy. Droga musi zostać cofnięta o trochę kratek do tyłu. To w takim razie tutaj nie budujemy tego. Tu może będzie druga stacja, żeby mogli się szybciej przemieszczać. Z tym, że tak jak mówiłem wcześniej, nie będziemy zbytnio robić pociągów jako środek transportu, żeby faktycznie zrobić to, co było w sondażu, wygrało. Dobra. Tak chyba w miarę ta ulica wejdzie, tylko że mamy linię kolejową po drodze, ale to ją właśnie tutaj wydłużymy. Stawiamy naszą stację kolejową, trochę kosztowała. Zanim włączę czas, bo to jest wiadomo element, że trzeba niego zrobić. Teraz sobie to podłączymy wszystko ze sobą. Okej, okay, może tu zawsze ładniej, bo tak, tutaj moglibyśmy zrobić drogę kolejową krętą. A, trochę do góry wyleciała przez to, bo tutaj jest trochę ten grunt podniesiony z okazji tam innych budów, które tutaj mieliśmy na trasie.
Ja też, chyba wydaje mi się, że nic takiego w komentarzach nie pisaliście w poprzednim filmie. Ja wszystkie komentarze ogólnie czytam od wszystkich filmów, jakie mam. Więc jak ktoś chce cię zobaczyć, to faktycznie, jak ktoś chce się mnie dopytać, to faktycznie tam piszcie, bo ja większość komentarzy czytam, jak mogę. Czasami chyba, jeżeli jest jakaś zbyt długa i polityczna dyskusja, po prostu się wyłączam i tego nie robię. Ale to chyba są właściwie jedne z nielicznych przypadków, kiedy faktycznie da się mnie wyrzucić z dyskusji, żebym nic nie przeczytał i nic się nie dowiedział na temat tego, co tam dyskutujecie. Tak, tutaj bym dał jeszcze jedną rzecz, to jest właśnie ta droga ataka z rowerkami, aby mieli tutaj dojazd bezpośrednio na stację kolejową, bo sądzę, że to może być dobre rozwiązanie, ona ta ulica będzie się właśnie w ten sposób kończyć i dalej sobie pociągniemy taką, taką, już bez drogi dowodowej, bo droga dowodowa tutaj dalej nie jest tutaj potrzebna, chociaż wiecie co, może sobie faktycznie zostawmy to miejsce parkingowe, więc dobra, może być w ten sposób. Tutaj trochę wychodzi ta ulica i tu będzie też trochę wchodzić pod. To jest całkowicie normalne w Skylinesach, więc jakby, no, jak każda gra, nie jest wszystko idealne. A, wiem, co się pytałem w sondażach, to będę też robić w międzyczasie. Dobra, możemy chyba włączyć już grę. Okej, to prąd już wszędzie się zgadza, więc możemy wyrzucić właściwie. Rozwój sobie sobie napięcia, przy okazji przemysł się ładnie będzie mógł tutaj rozwinąć. A, oni tak tutaj jeszcze wszędzie pojawią. No dobra, to to jest zadane. Tutaj się to buduje, jak się buduje. A linia kolejowa później, ja ją właściwie nie chcę tutaj zostawić na takim poziomie, jak jest, z tym, że będą jakieś przejazdy górą lub dołem, bo to jest taka zbyt mocna przecina miasto, ale jakoś będę chciał, żeby ona tutaj faktycznie została, tak jak teraz jest. Sądzę, że tu będą dosyć duże tranzyty w tym miejscu pomiędzy pieszymi, żeby mogli dojść w jedną i w drugą i tu w sumie może, żeby im pomóc trochę z dotarciem do przystanków tramwajowych. Tutaj mamy też drogę o taką. Będą mogli teraz dzięki temu strzelkami wchodzić tutaj bezpośrednio na górę. Teraz zobaczymy, czy ktokolwiek jest zainteresowany naszą nową stacją kolejową. Tak, tak, zobaczcie, już ludzie się zjeżdżają. To dobrze, dobrze, bardzo. A tymczasem śmieci. Ja śmieciami się teraz będę zajmować i przygotowaniem ogólnie tej całej dzielnicy pod rozpoczęcie prac budowlanych. Jak będę mieć tylko pieniądze i miejsce, to postawię giełdę, budynek giełdy i wtedy się ponownie usłyszymy, żebyście mogli to zobaczyć, jak to wygląda, bo jestem sam w sumie ciekawy. Giełdę będę chciał postawić w miarę centralnie do tego ronda, ponieważ rondo zostaje, a w międzyczasie też w trakcie tam tego timelapse'a i wszystkiego będę tutaj tą dzielnicę całą zmieniał na takie rejony bardziej zagęszczone, jeżeli chodzi o mieszkania, bo właściwie to, co my tutaj zrobiliśmy, to bardzo ładnie wygląda, ale jeżeli to byłoby wszystko gęstą zabudową, to byłoby o wiele lepsze, jeżeli chodzi o zamieszkanie, więc będę to powoli zmieniać w trakcie czasu, więc do zobaczenia w sumie za chwilę, bo będziecie i tak wszystko widzieć w miarę na żywo. Lecimy z timelapse'em. No i wracamy po krótkiej przerwie. Ta przerwa w świetle Was pewnie trwała, nie wiem, z minutę, dwie maksymalnie, a w świetle mnie trwała dwa tygodnie. Natomiast to nie zmienia faktu, że jesteśmy, wybudowałem kawałek tej nowej dzielnicy, nawet bambalię już tutaj puściłem, które jeżdżą sobie na razie tutaj do tej pętli, która w przyszłości będzie jechać tam dalej, ale cały czas pracujemy nad tym jednym kawałkiem, więc tym będziemy się też zajmować. Co mogę powiedzieć co do zmian? To jest to, iż ruch tranzytowy przerzucimy faktycznie jechał przez środek tego przemysłu. Na razie takim dziwnym skrzyżowaniem, ale tak pozostanie na jakiś czas. No i z takim rondkiem ciekawym, śmiesznym, cała ta część będzie piesza tylko i wyłącznie.
a zamierzam tutaj puścić jednocześnie i biura, i mieszkania, więc będzie to całkiem ciekawe. Z tym, że biura tylko i wyłącznie te z tego nowego dodatku, żeby faktycznie to się budowało w ramach tej specjalizacji tutaj. No wiecie o co chodzi. Stock exchange, jak to się nazywa po polsku? Dzielnice finansowe, o, dokładnie. No i te bambaje tutaj jeżdżą na razie z takim wyjazdem w tym miejscu, czyli mamy tutaj drugą pętlę w teorii, przynajmniej drugi tramwaj, który jedzie, ale to jakoś dużo tutaj tym powiedział mocno nie zmienia co do użytkowania w tymże miejscu. Tutaj też ta linia kolejowa będzie musiała niedługo podnieść się na jakiś wiadukcik ładny, nowy, bo trochę nam tu dzieli tą dzielnicę, w sensie inaczej, może nawet nie tyle co dzieli, co po prostu ten przejazd kolejowy będzie niedługo robić się nieprzyjemny, więc no tak to wygląda. Tu jest też jedno połączenie, bardzo trudne do zrealizowania, ale udało się, że mamy tu w teorii uliczkę, która przechodzi bezpośrednio tam dla pieszych. Tramwaje tutaj jeżdżą i już zbierają pieszych, bo piesi stąd bezpośrednio wchodzą, bo nie ma tutaj dokładnie tej linii tramwajowej w dwóch kierunkach. No i oczywiście stacja kolejowa cały czas coraz lepiej sobie radzi. Ale dobrze, musimy postawić giełdę. Giełda kosztuje niestety 60 tysięcy, więc musimy ją sobie dopożyczyć, że tak to powiem. Ile nam brakuje? Brakuje nam trochę. Dobrze, weźmiemy tak. I poczekamy te 3000 i ją tutaj stawiamy. Żeby nie było, ja tutaj dokładnie obliczyłem, że ona się tutaj zmieści. A tego dokładnie tak to jest, że zrobione. I też jakbyście się zastanawiali, czemu są tutaj trzy pasy nagle znikąd. Te trzy pasy dla ulicy są tylko i wyłącznie dlatego, że no jakby to powiedzieć, one mają też ten pas rowerowy. I możliwe, że w przyszłości jakieś budynki służbowe też będą dookoła tego budynku, ponieważ no, trzeba stawiać te budynki specjalne dla tej dzielnicy, gdzie wszystkie pojazdy towarowe i ciężarowe podjeżdżają. W związku z tym, no jeden jest tutaj, tak, go wstawiłem, całkiem nawet ładnie z tą uliczką się komponuje. I też mam taki plan, żeby, tak jak tutaj jest ta dzielnica całkowicie bez samochodów, to jeszcze zobaczę, może ta druga też tutaj będzie całkowicie bez samochodów i to będzie taki tranzyt. Ale zobaczymy. Jeszcze nad tym nie myślałem i też tutaj możecie zobaczyć ciekawostkę, to jest jeden z tych wiaduktów pieszych tylko i wyłącznie. No i do tych samochodów służbowych. Całkiem ciekawe to wygląda z takim właśnie bezpośrednio wiaduktem na drugą stronę, dzięki temu piesi będą mogli sobie przechodzić. I tak cały czas, jak ktoś z was się zastanawiał, nie pokazuje nam pieszych jak chodzą. To jest trochę irytujące już. No ale tak to niestety wygląda, choć teraz się zastanowiłem. Może wystarczy... Nie. Odkliknięcie i odkliknięcie ponownie nie pokazuje tego. Dobrze, no mamy jeszcze 60 tysięcy, więc możemy postawić nasz nowy budynek. Stawiamy go. Proszę bardzo. I mamy budynek. Całkiem ładnie prezentuje się. Teraz też dzięki temu możemy stworzyć tą dzielnicę. A, już dzielnicę tutaj stworzyłem, świetnie. Zaraz tam zobaczymy, co on nam proponuje. Najpierw trzeba tak zrobić, żeby... co to jest? Przyległe budynki, a to w sumie możemy też przy okazji zrobić, bo to całkiem ładnie wygląda później. Następnie robimy sobie dzielnicę biurowa, budynki biurowo-finansowe, proszę bardzo. W ogóle mało z tych dzielnic dla właśnie tych specjalnych. No i mieszkaniowe, no to będą mało samowystarczone, bo przyległe, no to sobie zrobimy przyległe też tutaj. Dobrze, no i to nam się będzie tutaj za chwilę budować. My już sobie w sumie tutaj dajmy, żeby się to powoli zaczęło budować. Takim pędzelkiem. Namalujmy sobie pierwsze fragmenty i będziemy patrzeć, jak to się zaczyna tutaj z budową. To chwilę potrwa oczywiście, zanim się tu zaczną budować. Widzicie, cały handel się znika, ponieważ on musi się przebudować, a biura zaczyna się budować, bo jest na nie popyt. No i dobrze, mamy ten budynek. Czy jakieś nowe budynki nam się odblokowały automatycznie? Nie, musimy poczekać. No i co mamy? Zyski z inwestycji do następnego poziomu. Musimy zarobić 50 tysięcy. Okej, okay. Widzę, że polski język, trudny język i nam się tu nachodzą. Funkcjonuje normalnie, liczba gości w ubiegłym tygodniu 0, zyski z ubiegłego miesiąca 0, utrzymanie trochę kosztuje, niemało bym powiedział. No ale dobrze, mamy tutaj rzeczy, no i co my tu mamy? Okej, okay. Mamy trochę tych, widzę, że ciekawe rzeczy tu możemy sobie. Większość jest jeszcze poblokowana. I aktualnie skala zmian jest na minusie, no to tego byśmy nie wydali oczywiście. Co my tu mamy? Przemysł rolniczy. Stała wartość, ale jeżeli powiększymy nasz przemysł, to oczywiście pójdzie do góry. Więc jak będziemy robić przemysł, rozwijać, to możemy sobie wziąć. Co to jest?
sprzedawanie benzyny to inwestycje z gwarancją zysku. Im więcej jest samochodów, tym więcej zarobisz. Napełnij wielkie linie nożą benzyną i wrzuć swoje zyski na wyż biegowy. Dobra, to możemy tutaj może na początek ilość akcji. Ile mam pieniędzy? Pieniędzy mamy 7 tysięcy. Dobrze, no to możemy sobie kupić, w sumie zacząć od tego. Wiem, na razie jest spadkowe, ale spokojnie to za chwilę pójdzie do góry. To mamy pierwszą rzecz, jaką faktycznie nam się udało tutaj postawić. Tam są poszczególne te poziomy, one będą dopiero później. Możemy też sobie kupić, to jest na bardzo niskim poziomie. To sobie kupimy dwie akcje bezpośrednio naszego przemysłu. I on tam będzie sobie czekać, aż coś zrobimy z tym. I co my tu mamy? Każde miasto ma podstawę potrzeb związane z logistyką. Dostarczamy wszystko i wszędzie sprawy ruchu ulicznego zapewniają znaczne zyski, więc skorzystaj z naszej firmy Korkociąg już dziś. Okej, okay. Czyli jak rozumiem, im mniejsze korki, tym lepiej. Poszło to ślad na szyję. A tu mamy bardzo poważna firma. Co to jest? Inwestuj w najlepszych. Bardzo poważna firma oferuje wręcz bezczelnie tanie udziały. No właśnie, niekoniecznie. Świadczy wypełni legalny i ani trochę podejrzany biznes. No dobrze. No to mamy takie rzeczy, tak? Okej, i to jest tylko w tych przychodach. Dobrze, no to co? Kupimy sobie jedną akcję tego. Możemy jedną akcję kupić, to co, cały tam. Dobrze, no i aktualnie nie mamy pieniędzy. No cóż. Będziemy czekać, zobaczymy jak tam te nasze akcje będą rosły. No i zobaczymy za jakiś czas, tak? Jeżeli coś będzie z zyskiem, to oczywiście będę to sprzedawać. W międzyczasie, tymczasem ja się zajmę wybudowaniem drugiej tej części dzielnicy. No i oczywiście, żeby mieszkania też tutaj się pojawiły. Coraz to więcej. Ale mieszkania, z tego co pamiętam, najpierw tu mieliśmy zmieniać, więc tym też się będę zajmować. Także najpierw biura to się zaczynałem budować powoli. Tutaj w sumie teraz się zastanowiłem. Ogólnie, czekaj, nie, to wypełni. Możemy sobie zmieniać też handel tutaj, na ten taki właśnie, taki bardziej odjechany. Z drugiej strony będą biura i ogólnie tutaj dosyć dużo będzie biur, bo biura ładnie wyciszają hałas, więc tutaj będzie, no to tam gdzie handel będzie, tam będzie handel. Na przykład wzdłuż takich głównych ulic tutaj bardzo chętnie daje handel, ale w pozostałych miejscach, w przypadkach, no to bardzo, bardzo chętnie będą biura. Chociaż tutaj będę też chciał może właśnie tutaj gdzieś jakieś mieszkanka wrzucić, żeby też jakieś mieszkania były pomiędzy tymi biurowcami. Wiecie, w Mordorze też ludzie mieszkają, na przykład w warszawskim. No nie jest tak tylko i wyłącznie, że tam są biura, biura, biura i nic innego. Wbrew pozorom oczywiście. Ale głównie tutaj nie będę ukrywać, że chcemy, żeby faktycznie to było czysto i wyłącznie, tylko i wyłącznie biznes związany z tym, aby jak najwięcej zrobić pieniędzy. Więc chyba całkiem to dobrze jest poukładane. Tak, no i tutaj też będę to zmieniać. Dobrze, wracam do kolejnego timelapsa i widzimy się za chwilę, więc to chwilę potrwa, zanim jakieś zyski będziemy mieli większe. Z tego, jak będę mieć jakieś możliwości kupowania kolejnych akcji, będę je sprzedawać, to wam będę pokazywać i się ponownie wyrzucę z timelapsa. Lecimy z kolejnym timelapsem.
Dobrze, no i wracamy po kolejnej krótkiej przerwie. Będziemy tu już ostatni, czy tak mam za chwilę zebranie też Szkoły Miłośników Meta, więc muszę też na to się stawić, ale zanim to, to krótkie podsumowanie to, co właściwie się wydziało w międzyczasie, jak nas nie było. Pomijając to, że za chwilę skończymy i zerkniemy, jak tam nasze profity, bo trochę pieniędzy też na pewno zrobimy, tak mi się wydaje. To jest ten ostatni odcinek, w którym nie mamy żadnego nowego kafelka, bo pamiętajcie, że my wszystko, pomijając to, że jest straszne deathway, czyli fala zgonów, z tą falą zgonów przydałoby się jakoś powalczyć. Jakiś krematorium gdzieś tu wstawić? O, właśnie. Tak, trochę się pozmieniało, ja już zaraz wam będę mówić dokładnie co i jak i dlaczego mamy zupełnie w innych miejscach, bo budynki zostały poprzenoszone, nie będę tego ukrywać, dosyć duża z nich część zmieniła swoją lokalizację dosyć mocno, bym powiedział. I właśnie te budynki, które teraz stawiam, czyli krematoria, też muszą być na przestrzeni całego miasta, czyli to, czego nie było. Bo jeszcze przed chwilą się zastanawiałem, ale teraz faktycznie trzeba byłoby je postawić i też od razu parę budynków usługowych, których w ogóle nie stawiałem, dlatego tak dużo z pieniędzy, to jest taka pierwsza szkoła podstawowa, nie mamy żadnej szkoły podstawowej postawionej, więc nowej przynajmniej, o może w ten sposób, nowej szkoły podstawowej nie mamy, także postawmy ją sobie tutaj, o tu, dobrze, mamy szkołę, widzę, że nie możemy postawić tego, ale biblioteki też nie mamy żadnej na przestrzeni całego miasta. A biblioteki w teorii nie jest to budynek kluczowy, ale on trochę daje, bym powiedział, tego, żeby mieszkańcy byli bardziej szczęśliwi w ogóle. Więc bibliotekę też sobie jakąś postawimy, tylko żeby się zmieściła gdziekolwiek, bo na razie to nie widzę takiej możliwości. Tutaj, może do tej drogi takiej tej wewnętrznej. Dobrze, proszę bardzo, biblioteka postawiona. Następnie postawiłbym bardzo chętnie, bo tak, mamy duży uniwersytet. To nie, nie, nie. Dlatego nie. Postawiliśmy przed chwilą dużą szkołę średnią. No, postawiliśmy. Czekajcie. To jest duża podstawówka czy duża szkoła średnia? Duża szkoła średnia, okej, okay, dobra. No to jak duża szkoła średnia jest tutaj, to dużą podstawówkę, o, dużo jest tańsza, to świetnie. Postawimy naprzeciwko tego obiektu, a uniwersytety to będą dopiero, jak będę mieć kampus, więc do tego jeszcze trochę poczekamy. Dobrze, jak tam ze zdrowiem? Zdrowie, ojojoj, No, zdrowie się miewa jako tako. Postawimy jedną z klinikę tutaj, bo po prostu nic nie ma. A tu trzeba będzie postawić jakiś duży szpital, ale to nie dzisiaj. W sensie szpital albo duży szpital, ale to jeszcze kwestie trochę. Następnie policja. Policja, postawiliśmy duży ten komisariat tutaj i on sobie dobrze radzi i pewnie ze strażą pożarną jest w miarę podobnie, to jest ten wielki magisterium straży pożarnej i widzę, że no w miarę. Tutaj jest jakieś zagęszczenie problematyczne. Tutaj też jest jakoś tak trochę gorzej, to sobie postawimy ten komisariat i będzie lepiej. Tak, no dobrze, to jest już całkiem. Zryknijmy, czemu te budynki są takie niskie? Nie wiem. Dobrze, no dobrze, to tutaj się budują i coś z tym budynkom się ewidentnie nie podoba. Mieszkańcy hodują. Hmm. A, wiem czemu tu hodują, bo tutaj były strasznie niedobre. To jest jeszcze na terenach, gdzie były nasze wysypiska śmieci. I może powiem właśnie o tym, co się tutaj pozmieniało. Pozmieniało się całkiem dużo, ponieważ nie mamy całkowicie naszej przestrzeni tutaj wcześniej, która była z wysypiskiem śmieci. To zostało przeniesione, bo wysypiska śmieci zostały już opróżnione. Tu mamy kompleks spalarniany bezpośrednio nad naszą piękną wodą, jak i również komplet elektrowni, które aktualnie w tym miejscu są w taki dosyć ciekawy sposób schowane. Budziki mi tu właśnie teraz nadają, za chwilę muszę to skończyć. Także to jest jeden z tych elementów. Następnie, co my tu mamy z nowości, to jest rondo, który ma 3 zjazdy i każdy z tych zjazdów jest normalny, w sensie każdy jest użytkowany normalnie przez pasażerów i przez mieszkańców. Bambaje jeżdżące tutaj na tej ulicy i wielkie skrzyżowanie bezpośrednio w powietrzu, w którym tyle siedziałem. Autostrada została lekko przeniesiona, wyciszony też ekran akustycznych i ma nawet tutaj zjazd bezpośrednio do miasta. Czy ktokolwiek z tego korzysta? No, parę osób. Ale takie tutaj połączenie, taki nowy zjazd z autostrady stwierdziłem, że może być przydatny. Następnym bajerem, który widzę, że nie został dokończony na razie, chwilowo, będzie tutaj dojście bezpośrednio z tego przystanku, dosyć ciekawego, do tego rejonu. Jest dojście do
oczyszczanie ścieków, tak jak było wcześniej, ponieważ było zejście do oczyszczania ścieków, tylko było w innym miejscu, jest i do elektrowni też jest zejście tą kładką, żeby mieszkańcy mogli dochodzić, bo tutaj dojazd aktualnie jest tragiczny z samochodem, nawet nie chcę myśleć, jak bardzo na krągło trzeba jechać, by tu dojechać. Także to jest jeden z bajerów. Następnie nasz Stock Exchange jest tutaj, giełda się bawi dobrze. No i tak to wygląda. No i mnóstwo nowych dzielnic, tak? Te mniejsze tutaj właśnie to są mieszkaniowe dzielnice, które są na razie jakieś takie bardzo małe. Się zastanawiam w sumie, czemu one aż tak bardzo małe te budynki są. Ja wiem, że one będą poziomować się i dopiero wtedy będą lepsze, ale zastanawiam się w sumie. Czy damy tutaj na pewno przepis, czekajcie, to będzie tutaj jeden z tych przepisów. O! Zagospodarowanie przestrzeni budownictwo, w sensie zaawansowane technologie budownictwa. I czy jest coś bezpośrednio na te nowe rzeczy? Nie widzę tutaj, a może tutaj? Nie widzę. Nie widzę żadnych takich specjalnych, typowych przepisów pod ten nowy dodatek. No dobrze, to w takim razie na razie nic z tym nie będziemy robić. Mało tego, jest nowa ulica tramwajowa, taka ładna właśnie z tramwajami na ulicy bezpośrednio, ale to jest trzypasmowa duża ulica i stwierdziłem, że bezpośrednio obok tak wysokich wieżowców będzie idealnie się komponować w tym miejscu, więc tak również tutaj to jest sporządzone. No i parę nowych ulic tramwajowych bezpośrednio w takiej osi, tych szerokich, tylko i wyłącznie dla pieszych i służb, no i bambajów. Też właśnie się pojawiły, one ładnie wyglądają, później jeszcze będą udekorowane spokojnie. No i tu jest jeden z budynków tych unikatowych, to jest jako budynek charakterystyczny strefy mieszkaniowej, został tutaj postawiony. Na środku ronda, więc to też całkiem się ładnie łączy w jedną całość. Mało tego, budynki usługowe od tej dzielnicy tutaj są umiejscowione przy takiej krótkiej ulicy normalnej, do której mogą wszystkie pojazdy dojechać, bo musi takie po prostu być miejsce. No i przemysł na razie jest bardzo zakorkowany, bo ma tylko i wyłącznie ten jeden wjazd w tym miejscu. Nad tym będę też niedługo pracować, ale tak jak powiedziałem w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku kupujemy ten kawałek obok, właśnie w tym kierunku, ponieważ on nam jest potrzebny do dalszego rozwijania miasta. Będziemy szli w tamtą stronę, w różnych kierunkach, no i tak mniej więcej to wygląda. No i muszę już niestety wejść na to zadanie, więc za chwilę zajmiemy się bezpośrednio jeszcze giełdą, bo tu też jestem ciekawy, jak tam nam poszło. Dobra, no i wracając po tym moim zebraniu, które trwało raptem 40 minut, wracamy do tego, co miałem do powiedzenia i lekką rzecz też zmieniłem. Po pierwsze zmieniłem wjazd do tej dzielnicy przemysłowej, bo tu się robiły zbyt już duże korki, nie mogę na to patrzeć, więc dodałem tutaj, już nie ma aktualnie drogi dowodowej, ale i tak mało z tego, co widziałem, z niej korzystało, więc jest tutaj po prostu podwójna ulica, cztery pasy, po dwa w każdym kierunku i tutaj mamy też wjazd bezpośrednio. Wow, co tu się stało? Okej, widzę, że na odpowiednich przybliżeniach po prostu wyłącza się światło. No, typowo jest nic nice. Tak czy siak, przystanki tramwajowe, jak widzicie, są dosyć mocno zapełnione. Pytanko po prostu, czy nasze tramwaje są obciążone. Czekaj, ten ma... jak to jest możliwe? Temu ten tramwaj ma więcej pasażerów niż może pomieścić. Okej, dobra. Ta linia tramwajowa jest przeciążona, trzeba ją zmienić na coś bardziej pojemnego. 140 sądzę, że będzie dobrym rozwiązaniem, a ta linia nie jest aż tak zapełniona. Dobra, natomiast ten tramwaj, zobaczmy. Podjechał, przynajmniej też się nie zapełnił. Okej, czyli po prostu ludzie chcą wjechać do tej dzielnicy, co mnie się nie dziwię. To jest takie... Tutaj dałem parę linii tramwajowych, jakby mamy jedną przecinającą tutaj. Ja może pokażę to inaczej. Tu jest ta jedna przecinająca i pewnie na tych przystankach aż tak dużo osób... Znaczy tu dałem coś pokaźnych rozmiarów właśnie te 114. I widzę, że one nie są aż tutaj potrzebne, te damy 70 tramwaje, bo po prostu nie jest to potrzebne. I tutaj jest zjazd tramwajowy w tą ulicę. Jakby nie byłoby tutaj tej trasy tramwajowej, to jest głównie jako łącznik do tramwajów zjeżdżających do zajezdni, a jest tylko i wyłącznie po to, bo inaczej nie mogą tu żadnej innej ulicy zbudować. Naprawdę, serio, jest jakiś błąd, dlatego tutaj jest ulica z busfesem, wiecie tu, żaden autobus tak nie wiedzie. Ale jest ta ulica, ponieważ nie mogę żadnej innej zrobić takiej tylko właśnie dla pieszych w tym miejscu. To jest kuriozalne co najmniej. Dalej idąc, ten przystanek jest tutaj dalej funkcjonujący i dodałem tą dzielnicę jeszcze biurową, więc jak widzicie, ona całkiem ładnie wygląda. Był bardzo duży popyt na biura, więc musiałem coś z tym zrobić. No i jak widzicie, tramwaje dalej wjeżdżają przez środek, mają teraz przystanki nawet po środku trochę podniesione, żeby było dojście. Tu też musiałem dodać wjazd bezpośrednio do tych naszych oczyszczalni, czy też do elektrowni, bo były po prostu odcięte od jakichkolwiek służb,
socjalnych i to był duży problem, bo straż pożarna czy policja nie mogła dojechać tam, a to by był problem duży, jakby się zapaliło miasto, by nie miał prądu. No i wtedy tramwaje tutaj też wjeżdżają sobie z nowymi przystankami, więc też się całkiem ładnie łączy w jedną całość. Dobrze, przejdźmy to teraz do giełdy, bo giełda tutaj jest. Nic jeszcze nie brałem, coś na czymś zarobiliśmy, no dobrze, no. Tak jak mówiłem, przemysł rolniczy na razie jest na minusie, ale ja z tym nic nie zamierzam robić, ponieważ przemysł rolniczy mocno pójdzie w górę, jak powiększymy sobie strefę rolniczą. Naprawdę, to bardzo mocno się powiększy. Więc sprzedamy sobie na razie tylko i wyłącznie to, co zrobiliśmy na... tak, na tym i od razu kupimy... Sprzedaj wszystkie akcje, tak, tak, sprzedaj sobie wszystkie akcje i od razu sobie damy na to bardzo dużo... Może nie aż tyle, ale z 50 akcji, jak widzicie, to jest bardzo teraz nisko, w nocy akcje są ogólnie niżej, z tego co jak tutaj patrzę, to jest jeden z zalet, więc aktualnie zainwestowaliśmy tyle, zobaczymy ile będą warte, natomiast tutaj bardzo poważna firma poszła na szyję trochę, więc no cóż. Ogólnie nie mamy tutaj bardzo dużo rzeczy, które możemy kupować, tak? O, jest coś, fundusz pogrzebowy, no ostatnio mieliśmy trochę dużo zgonów, więc w sumie by to było dobre. Ale nie, na razie tego nie będziemy kupować. No i te akcje na razie tak sobie będą tutaj. Co to jest jeszcze? Krokociąg. Tak, to jest coś, w co możemy zainwestować, nie wiem, z 10 akcji, nie więcej. I będziemy po prostu, jak coś, mogli na tym zarobić. Te akcje jakoś nie powindowały. Muszę jeszcze to trochę bardziej sobie... Wiem, jak oszukać te akcje. Jak to dokładnie pozmieniać, ale tego nie na razie nie będę robił, bo jakby tutaj można bardzo łatwo pozmieniać wszystko tak, żeby to było pod ciebie, że po prostu można pokontrolować z całym rynkiem i zrobić tym nieskończoną ilość pieniędzy, ale to nie w ten sposób chciałem grać to. Przynajmniej na razie. Dobrze, to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na koniec tylko powiem, że w międzyczasie, o czym wam nie mówiłem, widzieliśmy dwa kamienie milowe. Jeden za 15 tysięcy, mamy nowy obszar dzięki temu. Krematorium właśnie, które postawiliśmy już wcześniej. Oczyszczanie ścieków zaawansowaną, o to się przyda. Stacja meta, to będzie w kolejnym odcinku pewnie. Postawimy ją sobie, bo jeszcze meta nie mamy. No i trochę za 18 tysięcy mieszkańców mamy już trzecią pożyczkę, co się przydatne. Elektrownie słoneczną, bardzo przydatne. I stadiony i inne rzeczy śmieciowe, więc możliwe, że niedługo śmieci wejdą na kolejny poziom, ale zanim to się stanie, to będzie trzeba kupić nowy kawałek ziemi. Więc do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kiedy będzie kolejny film? Nie mam zielonego pojęcia, dozą. Odpowiem, bo jak widzicie, tak jak powiedziałem przed chwilą, ten film był bardzo długo nagrywany, ale niedługo będzie kolejny. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia. Cześć!